zima w natarciu, ucieszą się z tego, zwłaszcza w Beskidach. Choć zimowe ferie w województwie śląskim już za nami, to jednak zimowa przerwa w innych województwach wciąż trwa. Ferie śląskie, jak wiemy, udały się połowicznie i dla nas, i dla klientów, bo nie mieliśmy tak naprawdę dobrych warunków w pierwszym tygodniu. Te warunki dopiero wróciły w drugim tygodniu, więc tak naprawdę te ferie się udały tylko w połowie. Tak jak widać, zima wróciła na całego, więc te następne ferie będą już mieć pewnie dużo lepiej niż ferie śląskie. A te w skali pozostałych województw potrwają do końca lutego. Niestety ze względu na szalejącą inflację i wzrastające ceny w branży turystycznej Polacy decydują się na o wiele krótsze zimowe wyjazdy. Do tej pory tak przyznam, że w 70-80% to się zapełnia. Nie ma już takiego trendu, że ludzie przyjeżdżają na tydzień na przykład, wcześniej bukują, tylko raczej spontanicznie sobie tam 3-4 dni, akurat podczas śląskich ferii. Bo jeszcze tam mamy później Warszawę, no to oni mają dalej, więc to zawsze są takie trochę dłuższe pobyty. Przyszły tydzień będziemy mieć jeszcze wolne. Później są ferie mazowieckie, więc jest też w większości porezerwowane. W poprzednich latach branży pomógł bon turystyczny. W tym roku przedsiębiorcy kuszą różnymi możliwościami spędzania wolnego czasu i zniżkami, na przykład na karnety narciarskie. Goście tak naprawdę wcale nie muszą polegać na tym, czy pogoda jest, czy nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o samą Wisłę, to nie są tylko stoki, natomiast także jakieś pozostałe atrakcje, z których można skorzystać, chociażby dowozimy naszych gości na Skolnity, tak zwany dach Wisły, i tam też można sobie zjeść coś ciepłego, popatrzeć, porobić zdjęcia. Poza dachem Wisły turyści chętnie zaglądają do lokali gastronomicznych. Tutaj też rodzimy biznes próbuje wygrać zmagania o klienta wyjątkową ofertą. My mamy produkt lokalny, także tutaj ważymy swoje piwo, które dystrybuowane jest tylko i wyłącznie na terenie Wisły i tutaj głównie jest sprzedaż właśnie tutaj w naszej restauracji. Więc jakby to jest taki najbardziej nasz lokalny produkt, no ale oprócz tego też przygotowujemy tutaj posiłki metodą slow food, więc też wszystko jest przygotowane na naszych tutaj produktach miejscowych, lokalnych. Ferie trwają aktualnie w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim oraz wielkopolskim. Od 13 lutego z zimy cieszyć będą się uczniowie ze szkół w dolnośląskim, mazowieckim, opolskim i zachodniopomorskim. Tymczasowy areszt dla mężczyzny podejrzanego o dokonanie gwałtu. Zabrzański sąd zastosował taki środek zapobiegawczy wobec 40-latka. Mężczyzna jest podejrzany o zgwałcenie i rozbój na 17-latce, za co grozi kara do 12 lat więzienia. Do gwałtu miało dojść w nocy 24 stycznia. Mężczyzna miał poznać 17-latkę na przystanku autobusowym w Sosnowcu, namówić ją, by pojechała z nim do Zabrza. Tam miał zaprowadzić ją do pustostanu i zgwałcić, zabrać telefon oraz zegarek. 40-latek został zatrzymany dopiero po opublikowaniu materiału filmowego zarejestrowanego przez monitoring w autobusie, którym podróżował. Jak się okazało, mężczyzna był poszukiwany w celu odbycia kary 8 miesięcy więzienia za pobicie. W przeszłości był też karany za dokonanie gwałtu. Przed sądem za swój czyn będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Dwa ambulanse, instalacja tlenowa i aparat cyfrowy RTG to warte prawie 2 miliony złotych nowe nabytki Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Zakup karetek był możliwy dzięki dofinansowaniu z samorządu powiatu cieszyńskiego. Powiat zawsze stara się wspierać szpital, bo to pośrednio wspieramy mieszkańców powiatu, którzy z tego szpitala, z opieki tego szpitala korzystają. Natomiast dwie poprzednie karetki były już w takim stanie, że według mnie nadają się tylko do wyzłomowania, ewentualnie do włożenia jakichś rzeczy na terenie szpitala. Raczej już nigdy dalej wyjechać nie mogą. Natomiast tu jest kwestia transportu mieszkańców, chorych, pacjentów i jeżeli coś się wydarzy, to każdy chce być jak najszybciej dowieziony czy przetransportowany. Ja oczywiście życzyłbym sobie, żeby te karetki były jak najrzadziej potrzebne, ale niestety doświadczenie ostatnich lat uczy, że będą wykorzystywane co najmniej tak samo jak te poprzednie. Nowe ambulanse warte ponad 80 tysięcy złotych to pojazdy typu B zawierające sprzęt umożliwiający udzielanie pomocy medycznej, a także specjalistyczne nosze umożliwiające szybszy i wygodniejszy transport pacjentów. Nowoczesny aparat RTG to sprzęt umożliwiający masowe robienie dużej liczby zdjęć. Jest to w pełni cyfrowy aparat RTG do wykonywania pełnego spektrum badań układu kostnego, tkanek miękkich, wszystkich wymaganych w szpitalnym oddziale ratunkowym czy w naszym zakładzie diagnostyki obrazowej.
Dodatkowa instalacja sprzężenia tlenu ciekłego zabezpieczy ciągłość dostarczania tego gazu pacjentom. Inwestycje sfinansowane zostały z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Przejazd autostradą A4 będzie droższy. Z Katowic do Krakowa przejedziemy za 30 zł, a nowe stawki mają zacząć obowiązywać od 3 kwietnia. To już kolejna podwyżka, bo poprzednia miała miejsce w lipcu zeszłego roku. Stal Eksport Autostrada Małopolska wyjaśnia, że powodem podniesienia cen jest inflacja. To jest w ciągu 8 lat wzrost o 3 zł, czyli około 30% od stawki 10 zł. I to jest podwyżka, na którą na pewno zwłaszcza często korzystający z autostrady odczują. No niestety wpisuje się ona w to, co ogólnie dzieje się w gospodarce. Poprzednią podwyżkę, która rzeczywiście miała miejsce przed rokiem, zapowiadaliśmy w marcu. Nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy, chyba nikt nie spodziewał się tego, że indeks wzrostu cen będzie tak wysoki. No i stąd musieliśmy niestety w krótkim czasie ponownie wystąpić z wnioskiem do Generalnej Dyrekcji o zmianę stawek, która opiniuje plany ewentualnych podwyżek. Prawo do podniesienia opłaty za przejazd autostradą płatną wynika z umowy koncesyjnej, jednak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w tym wypadku wydała opinię negatywną. Zaznacza natomiast, iż taka opinia nie jest wiążąca. W momencie publikacji tego komunikatu jeszcze ta opinia nie była wysłana, natomiast to stanowisko nasze było niezmienne względem tego, co sygnalizowaliśmy koncesjonariuszowi wcześniej, czyli że w naszej ocenie wzrost stawek opłat za przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków jest niezasadny, uderza bezpośrednio w kierowców, w transport samochodowy, no i może wpłynąć na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach lokalnych, właśnie z tego względu, że część kierowców, między innymi pojazdów ciężarowych, będzie wybierać drogi alternatywne do autostrady A4 po to, żeby tych opłat wyższych nie ponosić. Planowanymi podwyżkami na A4 zainteresował się już Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który zapowiada rozmowy z zarządcą tego konkretnego odcinka autostrady. Musi ocenić bowiem, czy ceny te nie są zbyt wysokie. W pierwszej kolejności chcemy się dowiedzieć m.in. jakie są przyczyny dokonywanej podwyżki i jak przedsiębiorca posiadający pozycję dominującą w zakresie zarządzania odcinkiem autostrady ustala ceny obecnie i jak realizował to w przeszłości, a także w jaki sposób zakres realizowanych prac remontowych wpływa na poziom cen oraz świadczoną usługę. Czytamy w komunikacie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według zapowiedzi dla kategorii pierwszej ceny wzrosną z 13 do 15 zł. Dla kategorii od drugiej do piątej włącznie podwyżka wyniesie 6 zł. Te dotyczą każdego z punktów poboru opłat w Mysłowicach oraz Balicach. Kolejne wirtualne strzelnice w województwie śląskim. Dziś otwarto dwie. Jedną w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach, drugą w 4. Liceum Ogólnokształcącym w Rudzie Śląskiej. Choć broń wygląda realistycznie, to nie jest niebezpieczna. Odrzut też jest. Także ona jest naprawdę, są to repliki ASG pneumatyczne wyposażone w wiązkę lasera. Bardzo dobrze odwzorowane, jeśli chodzi o broń palną ostrą, można powiedzieć 1:1. W Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach na strzelnicy uczyć się będą uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ale wykorzystywać będą ją także różne stowarzyszenia. Szkoła ma także szersze plany. My w tym momencie mamy zajęcia policyjne dla uczniów w ramach zajęć dodatkowych, a planujemy otwarcie takiej klasy licealnej, sprofilowanej właśnie na zajęcia policyjne, no to w tym momencie będzie to wspaniała okazja do tego, żeby uczniowie mogli właśnie uczestniczyć już w takich bardzo profesjonalnych zajęciach. Zaletą strzelnicy jest to, że koszt jej funkcjonowania jest minimalny, choć powstania zdecydowanie duży, bo ponad 150 tysięcy złotych. W tej chwili poza tym, że strzelnice takie tradycyjne wymagają, no u nas tego nie ma w naszych zasobach, ale to wymagają dużych nakładów, żeby przygotować coś takiego. Natomiast no przede wszystkim samo strzelanie, już sama amunicja jest w tej chwili bardzo droga i to są duże koszty. Z nowej wirtualnej strzelnicy cieszy się także od dziś 4. Liceum Ogólnokształcące w Rudzie Śląskiej. Nie trzeba będzie nigdzie jeździć na żadne strzelnice i nawet na zajęciach w szkole moglibyśmy je używać.
Ona będzie udostępniana naszym uczniom podczas lekcji na pewno, ale również będą godziny dostępne dla tych najbardziej zainteresowanych i tych osiągających najlepsze efekty, godziny takich zajęć koła strzeleckiego, które będzie tworzone w naszej szkole. Podobna strzelnica jest już także w Rybniku. Powstały one w ramach projektu Ministerstwa Obrony Narodowej Strzelnica w powiecie 2022. Dziś ten niespełna miesięczny maluch jest rozmiaru myszy, a za zaszklanej woliery jeszcze trudno go dostrzec, ponieważ przez cały czas przytulony jest do grzbietu swojego ojca. Najmniejsza małpka na świecie po raz pierwszy przyszła na świat w śląskim ogrodzie zoologicznym. Najmniejsza z uwagi na gatunek, ale i rozmiar. Pigmejka karłowata jako dorosły osobnik osiąga wagę niespełna 150 gram. Ich populacja charakteryzowana jest jako populacja malejąca. Przyczyn ich zagrożenia jest wiele, począwszy od wycinki lasów, w których występują, aż po odłapywanie tych małp jako przyszłe zwierzątka domowe. Więc musimy uważać również na taki aspekt naszej działalności. W ogrodach zoologicznych te zwierzęta są spotykane dość często, zdarzają się również ich przychówki. Musimy pamiętać o tym, że każde młode, które przyjdzie na świat w ogrodzie zoologicznym, jest dla nas niezwykle ważne właśnie ze względu na to, że my w ogrodach zoologicznych staramy się je chronić i tworzyć taką żywą bazę genów. Życie w małych, rodzinnych grupach charakteryzuje ten gatunek ssaka. Po narodzinach pigmejskim noworodkiem zajmuje się właśnie ojciec, którego grzbiet małpie dziecię zaczyna opuszczać około 3 miesiąca życia. Matka wyłącznie karmi, a opieka człowieka ogranicza się do karmienia rodziców i doglądania bezpieczeństwa malucha. 3 razy i karmimy ob 8 godzinie rano, to dajemy robakie, potem o 10 mają śniadanie, obiad, można tak powiedzieć, a gdzieś o 14 godzinie mają gumę taką specjalną, no, nabliżona do przyrodnich umów. Jeszcze nie znamy płci, ale jest to najmniejsza małpka na świecie. Dorosły osobnik waży mniej więcej tyle, co pół kostki masła. 130 gram i zazwyczaj rodzą się 2. Mamy jednego malucha, no nie jest dużo większy niż kciuk. No. Jak się urodził, to w ogóle najpierw myśleliśmy, że może jakaś narośl jest na samcu, ale jest to młody. Mruga oczkami, tak patrzy. Świeżo upieczeni rodzice Leon i Leokadia jeszcze chwilę muszą poczekać na oficjalne imię potomstwa, ponieważ opiekunowie płeć będą w stanie określić dopiero wtedy, gdy maluch zejdzie z grzbietu ojca.